przeszkadzają, wysłuchać ich opinii i uwzględnić jakieś ich rzeczy, bo wtedy ta reforma trafiała i tak dalej. Tak różne, na ile to jest realne, że głos Polski jako być może jedyny oddzielony od innych państw zostanie wzięty pod uwagę? To jest realne dlatego, że nasz głos musi być wzięty pod uwagę. Tak jak wspominałem wcześniej, nawet jeżeli tylko Polska nie zgodziłaby się, nawet jeżeli tylko jeden kraj nie zgodziłby się na podpisanie tej umowy, to ta umowa nie wchodzi w życie w całej Unii Europejskiej. Po prostu ona nie istnieje. A więc kraje członkowskie muszą nas poprzeć, jeżeli członkom wspólnoty zależy na tym, aby ta umowa weszła w życie. Bardzo ważne dla nas jest także, aby w sądzie konstytucyjnym, który jest takim sądem pomiędzy arbitrażem a sądem powszechnym, zasiadał Polak. Czyli 15 sędziów, 5 z Unii Europejskiej, 5 z Kanady i 5 z państw trzecich. Uważamy i od samego początku mówimy, że Polak w tym gronie powinien zasiadać i powinien być pośród 5 sędziów reprezentujących Unię Europejską, bo jesteśmy dużym krajem Unii Europejskiej, bardzo ważnym i ta produkcja i importy i eksport będą dużą częścią tej umowy. Dlatego to też jest dla nas bardzo ważne, jest to dodatkowe zabezpieczenie po ewentualnym podpisaniu tej umowy obecność Polaka w sądzie inwestycyjnym. Panie pośle, jeszcze, jeżeli można, jeden temat też bardzo aktualny dzisiejszy. Też pan minister Macierewicz bardzo ostrych słowach też wypowiedział się w Sejmie, mówiąc o tym, że jest grupa posłów, czy była grupa posłów, która w pełni nieświadomie, wręcz, jak mówił pan minister, cynicznie działała na rzecz nie tyle Polski, ale na rzecz międzynarodowych koncernów w kwestii umowy o te Caracale słynne już. To prawda, to prawda. To znaczy, jeżeli mamy ludzi, którzy w mediach cały czas atakują naszą, używają fałszywych argumentów za Caracalami, które były po pierwsze kilkukrotnie droższe. Jeżeli mielibyśmy kilka miliardów złotych po prostu w błoto, zamiast wydać się na dla bezpłatne leki dla seniorów czy za 500+, to po pierwsze, jeżeli mamy ludzi, którzy za wszelką cenę dolopują, bo inaczej tego się nie da nazwać, za rozwiązanie niekorzystne dla Polski i są nimi parlamentarzyści, no to to jest bardzo, bardzo przykre. Ja wierzę w to, że tutaj szczegóły tego lobbyingu, tego w jaki sposób polski interes był zagrożony, zostało przedstawione, bo jest sytuacja absolutnie skandaliczna i myślę, że w najbliższych dniach dowiemy się szczegółów, pan minister przedstawi cały proces tego, w jaki sposób doszło do tego, że de facto umowa, która na szczęście została podpisana, nie doszła do skutku, bo nam zarzuca się psucie relacji, zerwanie umowy, no zarzuca nam się rzeczy nieprawdziwe. To były negocjacje, to były rozmowy, jedna ze stron twierdziła, że to nie jest dobre dla interesu polskiego, dla polskiego podatnika i do podpisania tej umowy nie doszło. Ale w tym czasie rząd Platformy i Bezerów także się zobowiązał się do podpisania tego kontraktu, no dochodziło do sytuacji skandalicznej, z jakiej mam do czynienia także teraz, chociażby słuchając opinii obecnej opozycji. Jest to bardzo przykre, że aby zachodzić od tego, że różnimy się politycznie, polski interes, tak finansowy, bezpieczeństwo Polski było stawiane na szali tylko i wyłącznie dla sondaży. To jest dramatyczna sytuacja i na pewno będzie wyjaśniona. Mamy więc pewną kontynuację też, jeżeli chodzi o ocenę aktualnie dzisiejszej opozycji, wcześniej partii rządzącej, kiedy raz po raz jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i kolejne afery wychodziły na jaw, czy oglądały światło dzienne. Tak teraz widzimy, że jako opozycja też ci ludzie znowu działają w prawicy, są płacząc, mówiąc kolokwialnie, też lamentując nad tym, że ta umowa została zerwana, próbując też winę zwalić na rząd Polski. Ale ojcze, takich przykładów jest bardzo dużo. Proszę zauważyć, że w codziennej tak zwanej pracy parlamentarnej opozycji mamy wiele przykładów wniosków, na które gdybyśmy się zgodzili, to bardzo szkodliwa dla Polski. Takim symbolem jest wniosek o przerwę, który jest łatwo składany na Platformę albo Nowoczesne i Najnowocześniej. I ten wniosek o przerwę, podam tylko jeden przykład, 30 grudnia 2015 roku złożono wniosek o przerwę 20 stycznia po frustracji Polaków pierwszego się majtrzy. Sylwestrowym myśleli o Nowakie, mogło się nim przerwać pracę tak naprawdę za podpisowe sceny. To rozwiązanie, które było de facto bez dyskusji, gdyby nie zgodzili na ten wniosek o przerwę do 7 stycznia i kontynuowali prawo do późna, polskie szkolnictwo w postaci uczynienia kontraktu przerwa terminy, które były w tej Izby zobowiązane do końca
tym w ogóle polega bardzo jest demokracja, to, polega na najczęściej ścieraniu się opinii. Pokazywane są tylko przez osobę, natomiast problem, o którym rozmawiamy, polega na tym, że w momencie, kiedy są dwie różne opinie, to w pewnym sensie dochodzi do starcia nie na argumenty, ale po prostu na proces przemocny, ale po prostu życzenia przyjęcia. Wy musicie zginąć, jesteście zdrajcami, zdradzacie Polskę. Nie mają budżetu, bo tutaj te określenia padają w różne strony. Ja obie chcę za delegalizują drugą stronę. Będą, o właśnie, część z grupa rzeczy, następnie jest grupa delegalizacji. Z drugiej strony, zauważ, że mieliśmy często przywoływane rzeczywiście do momentu bardzo poważnym ostrzeżeniem, ale szczęśliwie do tej pory jedno zjawisko polityczne, to oczywiście o Marku Ryszardzie. To się nie powtórzyło. Mało tego, mimo że mieliśmy w ostatnim czasie bardzo dużo emocji, atmosferze tych emocji, ogromne demonstracje z różnych stron, ostatnio głównie ze strony opozycji, to trzeba przyznać, to też nie doszło tutaj, no właściwie do czego doszło, bo jakiś szarpanin najwyżej, prawda, tam nawet żadnego odpukać poważnego pobicia nie było, więc może to jest tak, że Polacy jednak się cofają, nie chcą przekroczyć tej granicy, która by mogła doprowadzić do scen takich, jak często widzimy na przykład w czasie demonstracji we Francji, gdzie jest ewidentna wojna, gdzie w ruch idzie broń ze strony policji, koktajle Mołotowa, tam jest naprawdę groźnie. W Polsce może to jest więcej teatru niż rzeczywistej chęci fizycznego uderzenia w przeciwnika. Pierwsze, ja mam niestety takie zdanie, że od teatru do realu jest bardzo bliska droga. I naprawdę ani się można obejrzeć. A po drugie, ty mówisz, że nie ma pobić politycznych, ale no słuchaj, od bardzo złych słów i takiego klimatu antyimigranckiego do tych różnych zachowań, pobić, prawda, których było ostatnio spora, no to jednak to się wydarzyło. To nie jest tak, że te, wiesz, nie wiem, no, incydenty, ale to są po prostu, wiesz, no, bardzo ciężkie przypadki niektóre, no, że wiesz, idzie ktoś o ciemniejszym kolorze skóry i dostaje w ryj. Rzeczywiście, no, były, prawda, takie niepokojące momenty, który... tak. Ale ja mówię teraz o tych momentach, kiedy wydawałoby się, że napięcie jest największe, czyli kiedy ludzie wychodzą demonstrować, ścierają się z tymi, którzy tam gdzieś stoją po drodze, ale nie dochodzi jednak do fizycznej agresji. Mamy przed sobą 11 listopada, bardzo niedługo, i tutaj pojawiły się przypuszczenia czy ostrzeżenia, że właśnie to może być ten moment, oby nie, ale że to może być ten moment, kiedy ta granica ewentualnie zostanie przekroczona. Czy waszym zdaniem to jest możliwe, czy jednak nie? Polacy są uważani, jeżeli chodzi o to, jest taki stereotyp w każdym razie, że za tych takich, no, powiedzmy, nie do końca twardych, prawda, że zawsze raczej spotykali się z krytyką za połowiczność, za nieskłonność do takich ostatecznych rozwiązań, to znaczy z krytyką albo z pochwałą, bo to oczywiście zależy czego kto oczekuje, natomiast no, jeśli jest taki nurt w każdym razie, to i Stańczycy, i Roman Dmowski, prawda, zarzucał Polakom, że jakby, no, w różnych sytuacjach nie załatwiali różnych spraw. Rozumiem, że no, to jest też myśl Jarosława Rymkiewicza, którą brakuje na przykład, czy brakowało w polityce polskiej wieszania, no ale taka jest cecha Polaków. Na ile to się zmieni, nie wiem, bo oczywiście no, zawsze można się obawiać jakichś takich, no, tu się ja sobie trochę zgadzam, że teatr się często zmienia, nawet trochę przypadkowo może się zmienić. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, bo strasznie mało czasu na fundamentalne tematy, więc ja powiem, że dla mnie co innego bardziej cierpi. Znaczy, jeżeli coś cierpi, bo ja mówię, ja z jednej strony jestem zadowolony z tego rozpuszczania polaryzacji, w tym sensie, że pewne nowe siły, nowe głosy, nowe idee doszły, powiedzmy, stały się ważne, czy stały się istotniejsze, niż były do tej pory, bo są mniej tłamszone. Natomiast oczywiście, no, cierpią standardy. Znaczy, to jest tak, że no, przy takim plemiennym modelu postrzegania polityki, to widać wyraźnie, na dole również. Ja jestem stale obecny w internecie, więc widzę, jak to po prostu różni zwykli ludzie odbierają. No to na przykład, powiedzmy, nie ma już w tej chwili mowy o tym, że jakakolwiek afera będzie aferą, powiedziałbym, wspólnie przeżywaną przez cały kraj, prawda? Znaczy, jeżeli ona jest aferą partii A, no to przeżywają wyborcy partii B, ale wyborcy partii A uważają, że to jest wyłącznie intryga, spisek, fałszywe oskarżenie. Kiedyś, to zresztą jest wyrok na dziennikarstwo śledcze, na media właśnie w jakiejś mierze w ogóle, prawda?
strony, one nie są w stanie niczym zadziwić wszystkich. Tak. One nie są w stanie, na przykład jakiegoś ministra zmusi do dymisji, bo nie ma problemu. Ten minister ma poparcie swoich, a w związku z tym jest... to zresztą dotyczy też drobniejszych rzeczy. To dotyczy takich historii, powiedzmy, że, no nie wiem, minister zdrowia nie obawia się nie pojechać do Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ jego wyborcy mu tego nie wypomną. Mimo, że to są wrażliwi społecznie, piękniejsi ludzie, ale nie będą mieli do niego pretensji, bo to jest pisowski minister. W związku z tym on sobie może na to pozwolić. Kiedyś myślałby o tym, że oni się odwrócą od niego, tak, przejdą gdzie indziej, prawda? Ci, co protestują w Centrum Zdrowia Dziecka, to jest spisek opozycji, prawda? No tak. I od razu to, ale obie strony to stosują. Ja się absolutnie... To jest bolesne. Znaczy, to jest niewątpliwie coś, na czym... Nie wiem, czy to jest taka zasadnicza katastrofa, jak Grzegorz mówił, prawda, o tym rządzeniu konsensualnym takim bardziej, ale że rzeczywiście no, obyczaje są gorsze, a czasem to nie są tylko kwestie obyczajów. Ja mówiłem o rządzeniu konsensualnym, ale ja też mam te wszystkie pretensje do tego świata, w którym wszystkie decyzje są takie niby, prawda, poza politycznym sporem i oddane w ręce ekspertów. To był problem lat 90. i tego świata, który trochę odchodzi. Natomiast mi chodziło trochę o coś innego. To znaczy, jeżeli masz ten mechanizm, o którym ty mówisz, to znaczy, że rzeczywiście koniec dziennikarstwa śledczego, ponieważ żadna afera nie jest wspólna, tylko, prawda, właściwie nawet nie trzeba, znaczy właściwie dziennikarstwo przestaje być potrzebne śledcze, bo możesz napisać cokolwiek, prawda, i tak, i byleby to się wpisywało w stereotyp, który potwierdza przeczucia twojego obozu. I właściwie i wystarczy, rozumiesz, bo wiadomo, że nawet jak 5 razy sprawdzisz i znajdziesz 5 źródeł, to będzie dokładnie taki sam efekt. To znaczy tamci i tak powiedzą, że to jest nic nie warte. No ale dobrze, zostawmy to. Natomiast ja bym powiedział jeszcze coś innego, że ten bezruch w państwie, który plemienna polityka powoduje, polega też na tym, że kolejne ekipy nie są w stanie się uczyć na błędach poprzedników. To znaczy, jeżeli przychodzi kolejna ekipa i mówi, rządzili nami zdrajcy i ten cały karakal to było dbanie o interesy Francuzów, być może jeszcze za łapówki, prawda, a my jesteśmy patriotami, to nie ma czegoś takiego jak analiza, że może tu robi dobrze, tu trochę źle i czegoś się nauczymy, a albo wiesz, zapytanie urzędnika, który zajmował się kolejną, a co pana zdaniem można by lepiej zrobić, prawda? Tylko jest walenie cepem i zrobimy teraz zupełnie na odwrót. No czyli nie ma kontynuacji żadnej dziedzinie. Tam, gdzie powinna być kontynuacja, na przykład w edukacji, powinna być edukacja i w zdrowiu. Platforma zabagniła rzeczywiście zdrowie. Ja nie wiem, a Łukowicz tam siedział i dłubał nie wiem w czym i rzeczywiście niewiele zrobił, ale jednak to są dziedziny, które wymagają takiego spokojnego namysłu i drobnych kroków, prawda? W usługach publicznych rewolucję trzeba robić tylko wtedy, kiedy naprawdę jest to niezbędne. Ja tutaj podam przykład, o którym pisał nie tak dawno Piotr Skruciński na naszym portalu w Polityce. Dla mnie trochę symbolem takiego bardzo agresywnego przejmowania właśnie na zasadzie głębokiego okopu i teraz my i tamci robili wszystko źle był Instytut Pamięci Narodowej. No tak, który przecież był prawicowy z mojego punktu widzenia przez i Piotr Skruciński napisał o losie pisma Pamięć.pl, które zostało skasowane przez nową ekipę w Instytucie Pamięci Narodowej i Piotr postawił taką tezę, że w zasadzie zostało skasowane bez żadnego wyraźnego zarzutu, bez żadnych wyraźnych zastrzeżeń, po prostu zostało skasowane dlatego, że zrobił je poprzednik, którego nawiasem mówiąc nawet trudno jakoś specjalnie skojarzyć z obozem poprzednio rządzącym. Został wybrany przecież głosami no, właśnie w ramach pewnego konsensusu ówczesnego. Więc nawet w takich drobnych sprawach nie ma kontynuacji. Nie ma woli, żeby jakąś kontynuację, żeby coś dobrego znaleźć w tym, co robili poprzednicy. To chyba jest jednak groźne. To ja bym tylko zrobił małe zastrzeżenie. To znaczy, zobaczcie, jedynymi resortami, gdzie moim zdaniem, gdzie się dzieje dobrze, to jest resort Rafalski i resort Anny Strażyńskiej. Obie te osoby nie, że tak powiem, nie wygłaszają różnych politycznych mądrości, jak minister Błaszczak, prawda, że tutaj zdrajcy Francuzów chcieli, a my jesteśmy patrioci, różnych innych mądrości, tylko po prostu obie te panie zajmują się solidną robotą. Rafalska potrafi zgromadzić, na przykład teraz opracowuje
zmianę kodeksu pracy, potrafiła zgromadzić wokół tych prac naprawdę bardzo różnych ekspertów, z różnych związków i o różnej wrażliwości. Strażyńska tak samo, ona też nie mówi, znaczy mówi, że jest zabagnione potwornie sprawa informatyzacji kraju, ale bardziej mówi o tym w takich kategoriach, zobaczcie, różne urzędy nie są w stanie ze sobą współpracować. Nie ma tej narracji, że rządzili nami źli ludzie, złodzieje i po prostu ukradli pół miliarda euro na informatyzacji. Tylko mówi, że to jest niestety polski problem, że jest mała współpraca i trzeba coś z tym zrobić. No, prawda? Chodzi mi o takie rzeczy. To znaczy, w momencie, jak uciekamy od tego idiotycznego, on jest realny i to nie jest idiotyczne, ale w każdym razie takiego wrzucania wszystkiego w ten spór polityczny, to nagle okazuje się, że można różne rzeczy widzieć w pewnej rozsądnej proporcji i coś z nimi robić. No tak, tylko to jak adwokat diabła, znowu, bo ja trochę występuję w takiej roli wobec zasobów w jakiejś mierze. Znaczy ja bym w ten sposób, no jest druga strona tego, oczywiście Grzegorz też się w jakiejś mierze z tym zgadza, bo nie jest liberałem gospodarczym, ale jest zawsze taka obawa, powiedziałbym, ze strony różnych ludzi spoza mainstreamu, mówię właśnie i lewicowców z jednej strony takich radykalnych, ale i z drugiej strony prawicowców, że będzie tak, że cokolwiek się nie wróci, to będzie to samo. I to jakby taka próba walki z tym teatrem, ten prowadził się do dość absurdalnych przegięć, to następuje pewna z kolei teatralizacja w drugą stronę właśnie, to znaczy wszystko jest odrzucane, zawsze jest A i nie A, przecież no mówię to, ja bym jednak obie strony tutaj obciążał, no spór o edukacji jest dla mnie takim klasycznym przykładem, że właściwie no opozycja wybrała sobie te gimnazja z kolei jako taką barykadę, prawda? Pani Magdalena Środa stwierdziła, że ona była przeciwna gimnazjom, ale teraz jest już za gimnazjami, bo ich wywracanie jest gorsze niż... I oczywiście... Ale to może być logiczne. Może być to logiczne, ale mam wrażenie, że jednak u bardzo wielu środowisk, czy bardzo wielu ludzi, nie u nauczycieli, którzy się boją zwolnień, ale u bardzo wielu środowisk politycznych, to jest decyzja po prostu pod tytułem szukamy sobie kolejnego frontu, znaczy szukamy sobie kolejnego kopu. I to jest bardzo wygodne, akurat, bo to dotyczy bardzo wielu ludzi, można wywołać lęki, można się... Ci aktorzy są mało zauważani, teatru polskiego, natomiast na dzieci ma prawie każdy, więc to jest... Tylko, że te lęki wywołuje moim zdaniem głównie Zalewska. No nie, to ja się tutaj nie zgadzam. Jakby komunikując reformy kompletnie nieprzygotowane w taki sposób, że po niej widać, że ona nie wie, o czym mówi. Ona wie, o czym mówi, mówiąc szczerze. Rzeczywiście zgadzam się, że za szybko ją wprowadza, ale wie, o czym mówi. Bardzo... I to jest realny spór, tak naprawdę. Ale ja jeszcze chcę powiedzieć właśnie bardziej ogólnie, jeszcze raz powtórzyć to. Znaczy jest ta obawa przed taką pewną fasadą, prawda? I ta obawa przed fasadą spowodowała, że prawica się tak rozpuściła, że się nie umie się już zatrzymać. Znaczy nieustannie odreaguje to właśnie odtrąbianie, że my jesteśmy inni. Tylko ja mam wrażenie, my jesteśmy, prawda, zwycięzcy. Że powstaje nowa fasada, rozumiesz? To, no, znaczy, to jest realne niezwycięstwo. Czy to jest ucieczka w nową fasadę, za którą też się w gruncie rzeczy nic nie dzieje. To znaczy wymienia się, prawda, Przytyckiego na patrioty i Grekowskiego albo naszego słusznego, ale żadnych instytucjonalnych reform się nie prowadzi. To, o czym się w tej chwili rozpieraliśmy, na przykład ta reforma edukacji jest dość realną. Ale reformą. Właśnie nie jest. No właśnie, no to ale nie mam czasu, żeby o tym porozmawiać. Nie, o tym jest program. Akurat jest, no nie, ale nie o edukacji, prawda? Natomiast to akurat jest realna reforma. Co więcej, są dwie różne zupełnie filozofie, dwa różne zupełnie podejścia. Po programie chętnie się Grzegorz wtajemniczy. I to jest taki przykład, że no, jak oni coś robią gwałtownego i głębokiego, to są krytykowani, a z kolei w innych sferach nic nie robią, uprawiają tylko teatr, też są krytykowani. W związku z tym, no, trochę to jest taka, jakby powiedziałbym, bicie tego PiSu za wszystko, no, w tym nie, momencie. Ja się bo to niestety, jest ważny niestety, musimy naszą audycję już kończyć. Jak zwykle, to zawsze jest tak, że wydaje się, że czasu jest dużo, potem się okazuje, że jest mało. Ja chciałem was zapytać o jeszcze jedną rzecz, ale już nie zdążę, więc pytaj, tylko... to jedno zdanie. Już nie zdążę. To jest celowe działanie. Więc tylko wygłoszę swoją tezę, a właściwie pytanie i postawię je i ono zawiśnie na koniec programu nad nami. Czy sytuacja tego podziału jest równie głęboka, jak przed wojną była sytuacja podziału pomiędzy endecją a obozem sanacji? Znaczy, tam było więcej tutaj, tych obozów akurat. I tutaj niestety musimy to pytanie zawiesić. Może do niego wrócimy w jednym z kolejnych wydań Szukając dziury w całym, bo to właśnie był program Szukając dziury w całym. Moimi gośćmi dzisiaj byli panowie Piotr Zaremba i Grzegorz Soczyński. Piotr Zaremba z Tygodnika w sieci, Grzegorz Soczyński z Gazety Wyborczej. Ja się nazywam Łukasz Warzecha. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które w
przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Polskie Radio 24. Achadon! Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20.30. Zapraszamy. Autopromocja. Jest piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłów czeka ponad dwugodzinny blok głosowań. Zdecydują m.in. o uchyleniu immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Będą też głosować nad wnioskami o odrzucenie poselskich projektów ustaw w sprawie kredytów walutowych autorstwa PO i ruchu Kukiz 15. Czym jeszcze zajmą się posłowie? O tym Małgorzata Naukowicz. W głosowaniach odbędzie się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji kodeksu karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Andrzej Duda zaproponował m.in. wyższą karę za przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wieku do 15 lat. Wyższe mają być też kary za porzucenie dziecka. W porządku obrad są też propozycje zmian w kodeksie karnym, które przygotowała Nowoczesna. Partia proponuje poszerzenie zakresu przepisów penalizujących stosowanie przemocy, groźby bezprawnej, propagowanie rasizmu i dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność. Sejm ma też rozpocząć pracę nad rządowym projektem zmian w kodeksie karnym, które mają zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk ma nadzieję, że unijni przywódcy zgodzą się na podpisanie umowy handlowej z Kanadą. Ta sprawa będzie głównym tematem drugiego dnia szczytu w Brukseli. Obecnie porozumienie nie może być podpisane z powodu sprzeciwu Walonii, jednego z belgijskich regionów. Rząd federalny w Brukseli, który popiera umowę, zobowiązał się do przekonania walońskich władz. Szef Rady Europejskiej mówił o korzyściach wynikających z porozumienia. Jest bezpieczniejsze i lepsze niż jakiekolwiek inne porozumienie w sprawie wolnego handlu. Zawsze to będzie budziło emocje, musimy więcej tłumaczyć, ale ja nie mam wątpliwości, że to porozumienie jest korzystne dla obu stron. Tymczasem spotkanie unijnych ambasadorów w Brukseli w sprawie umowy handlowej z Kanadą nie przyniosło przełomu. Przedstawiciel Belgii poinformował, że w dalszym ciągu nie może dać zielonego światła dla podpisania porozumienia. Drugi dzień narodowej pielgrzymki do Rzymu. Pątnicy będą modlić się w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Do Rzymu przyjechało 7 tysięcy Polaków z krajów oraz przedstawiciele Polonii. O szczegółach Grzegorz Maciak. Pielgrzymka, która wyruszyła w obchodzonym w Kościele Katolickim Roku Miłosierdzia, jest dziękczynieniem za wizytę papieża w Polsce, Światowe Dni Młodzieży oraz Chrzest Polski. Późnym popołudniem pątnicy wezmą udział w mszy, którą w Bazylice Świętego Jana na Lateranie odprawi prymas. Modlitwy z biskupami w rzymskich bazylikach to najważniejsze punkty każdego dnia pielgrzymki, mówi ksiądz Jarosław Murwczyński, zastępca sekretarza Episkopatu Polski. Z racji na rok jubileuszowy pielgrzymka taka niesie ze sobą specyficzne łaski odpustu. Dlatego też te msze w bazylikach, tak żeby można było ten odpust zyskać. Wśród pielgrzymów jest grupa ponad 50 Polaków z Francji. Nie można zapomnieć 20 milionów Polaków żyjących
Na emigracji my stanowimy ich cząstkę. Zawsze będziemy brać udział w tego typu uroczystościach. Jutro pątnicy wezmą udział w specjalnej audiencji z papieżem Franciszkiem. Tego dnia do grupy mają dołączyć marszałkowie Sejmu i Senatu, premier Beata Szydło i przedstawiciele prezydenta. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Holandia poinformowała, że wykryła salmonellę w jajkach importowanych z Polski. Holenderskie władze przekazały te informacje Komisji Europejskiej i unijnym krajom poprzez system wczesnego ostrzegania. Chodzi o salmonellę, która wywołuje bakteryjne zatrucia pokarmowe. Beata Płomecka. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała Federalna Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności w Belgii. Według niej zatrucia pokarmowe spowodowane typem salmonelli wykrytym w polskich jajkach potwierdzono w 7 krajach. Holendrzy, którzy sprowadzili z Polski jaja, poinformowali, że sprzedali je setkom restauracji w Belgii. Federalna Agencja Bezpieczeństwa Żywności podkreśliła, że traktuje poważnie te informacje i próbuje się skontaktować ze wszystkimi restauracjami, do których mogły trafić jaja skażone salmonellą. W komunikacie belgijskiej agencji jest także ostrzeżenie, że spożycie surowego jajka skażonego salmonellą może być niebezpieczne dla dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych oraz tych ze słabym systemem odpornościowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prognoza pogody. W piątek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu do 10 cm. Rano lokalne mgły stopniowo zanikające. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5 minut po godzinie 5. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dobry wieczór. To jest audycja Świat w powiększeniu. Ja nazywam się Paweł Reszka. Jestem ubrany w t-shirt, a na t-shircie mam Union Jacka. To znaczy, że będziemy rozmawiali o Zjednoczonym Królestwie. 4 miesiące temu obywatele Wielkiej Brytanii powiedzieli Unii Europejskiej nie. I co? Jak się żyje w Londynie, w Liverpoolu, a jak w Darlington i w Ustra? Czy Wielka Brytania znów chce być samotną wyspą i czy jako samotna wyspa może przetrwać? W gościach Richard Washington, politolog, pracownik Katolickiej College of Europe. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ma pan nazwisko pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych i nazywa się pan jak stolica Stanów Zjednoczonych, tak. Ale jest pan poddanym królowej Elżbiety. Dokładnie to i nie mam, nie jestem z tej samej rodziny. Jasne. Okej. Jest pan absolwentem Uniwersytetu w Oksfordzie, Uniwersytetu w Londynie, specjalistą do spraw europejskich, do tego jeszcze dyplomowanym aktorem i człowiekiem, który próbował swoich sił jako radny, czyli i tworzył pan też kampanię wyborcze, czyli zna się pan też na brytyjskiej polityce. Tak. No to proszę powiedzieć, czy dobrze wymówiłem Darlington i Worcester? Darlington and Worcester. Na 3 plus? Tak, poćwiczyłem. No dobrze, no nie jestem pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, co przez te 4 miesiące się zmieniło, na przykład Darlington i Worcester, czyli na prowincji. Na prowincji generalnie, jak wiadomo, na prowincji generalnie głosowano za wyjściem z Unii. I myślę, że opinie są takie same, bo trochę przeczytałem gazety z tych miejsc, kiedy pan powiedział mi, że będziemy rozmawiać o tych. I widzę, że opinie przeciętnych ludzi są te same. I w sondażach generalnie 51-52% Brytyjczyków i ludzi też z tych miejsc chcą Brexit, ciągle chcą Panie Brexit. Panie, czy to by znaczyło, że głosowali tak jak chcieli i nie żałują? Tak, nie żałuję. Mówimy o, żałoba, buyer's regret, mówimy o to, nie wiem jak to wytłumaczyć po polsku, ale nie ma tego w Wielkiej Brytanii w tym momencie. Czyli nie sparzyli się na swojej decyzji, nie rozczarowali się swoją decyzją, ale też widać, że wskaźniki nie są takie złe, bo bezrobocie 4,9%, inflacja poniżej 2%, wzrost jest, czyli tak jakby nic się na razie nie zmieniło. Tak, generalnie nic nie zmieniło, ale teraz Bank Anglii mówi, że będzie spadek wzrostu w 2017 roku i będzie coraz więcej problemów przez jakiś czas. I biznesy też obawiają się, że będzie takie problemy. Ale też są problemy, bo przeczytałem w Northern Echo, to jest gazeta z Darlington. I
tam Rada Darlingtona mówi, że oni będą... Rada Miejska w Darlington. Tak, tak. I oni obawiają się, że stracą 170 milionów funtów z Unii, bo oni mają, jak powiedzieć... Czyli oni biorą z Unii. Tak, oni Wielka biorą z Unii. Daje tak, do Unii, a oni dostają... Oni biorą. To tak. Bo to właśnie pokazuje ten problem w Anglii, bo mamy region jak Londyn, który jest bardzo bogaty. I musi tylko płacić, ale w tych regionach, gdzie głosowano przeciw Unii, Oni ściągają pieniądze z Unii, ale nie są wdzięczni. Nie rozumiem dlaczego. Czyli to totalny paradoks mamy. Tak. No dobrze, to teraz postaramy się zrobić troszeczkę radia w radiu i puścimy dźwięk o Brexicie. Wyspiarze to znani odkrywcy i wynalazcy. Wynaleźli maszynę parową, odkurzacz, WC, silnik odrzutowy, lokomotywę, wynalazek nie dał im jednak szczęścia. Dramatopisarz Shakespeare odkrył, że jego bohater Hamlet zadaje fundamentalne pytanie. To be or not to be. O tym też nie słyszałeś. Zajęci wynalazkami Brytyjczycy ze zdziwieniem odkryli, że nie mają nawet własnej kuchni. A chcąc powiedzieć smacznego, muszą mówić po francusku. Bon appétit, Renatin. Mes passions de château. Il faut boire bien manger. Choć zazwyczaj na Francuzów patrzą z góry. Dużo lepiej niż w kuchni szło im w muzyce. W XX wieku odkryli, że gdzieś po ulicy Penny Line w Liverpoolu kręci się czterech chłopaków. To byli Beatlesi. W Londynie to samo robili inni chłopcy, którzy nazwali się Rolling Stones. Brytyjczycy odkryli także i ich, a potem jednych i drugich podarowali światu. W XXI wieku ich zapał nie stygł. Ponownie odkryli, że ich ojczyzna jest wyspą. Aby to podkreślić, wynaleźli sposób, jak na nowo oddzielić się od kontynentu i wyjść z Unii Europejskiej. The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected. Ten wynalazek nazwali Brexit. Do tej pory zastanawiają się, co im on przyniesie. No to tyle. Udało mi się znaleźć o angielskiej wynalazczości oraz o Brexicie. Panie Ryszardzie, o czym jestem tak dumny, że jestem Brytyjczykiem teraz, no dziękuję. Proszę uprzejmie, sorry tylko za futbol, no ale to już musicie się bardzo starać. No ale no, nie możemy wszystkich nie możecie dziedzinie tak, być wyspędzeni. Tak jesteście nieźli, no i z kuchnią jeszcze, ale to podciągniecie się. Teraz będziecie mieli czas na przemyślenia. Panie Ryszardzie, o czym była ta kampania o Brexicie? Czy o imigrantach, czy o podatkach, czy o dumie narodowej, czy o tym, że trzeba być suwerennym, o co tam chodziło? Pytam pana jako człowieka, który zna się na kampaniach i na kampaniach w Zjednoczonym Królestwie. Ja chcę podzielić odpowiedź w dwóch częściach. Jest historia eurosceptycyzmu w eurosceptycyzmu, tak, to jest wymowa. Tak. Dobrze. I historia tego jest, że od 30 lat generalnie w debacie politycznej, w debacie publicznej Unia jest widziana jako dyktatura Brukseli, który rzuca reguły i zasady i tak dalej, które są obce i nie chcemy tego. Czyli jest ktoś poza naszą wyspą, kto nam mówi co robić, tak. A my mówimy nie. Tak. I nasz parlament jest suwerenny i to jest jakiś problem tam. I od lat ludzie mówią, że nie chcą tego. Czyli to nie jest nic nowego? Zawsze to było i zawsze Brytyjczycy się... Od 30 lat, no od czasów Margaret Thatcher i
stworzenie jednolitego rynku. Mhm. No to bo wtedy było dużo więcej zasad, reguł od strony Unii. I to jest historyczny problem. Ale ja zawsze myślałem, że to będzie jak w latach 70., 75. rok, kiedy mieliśmy też referendum, żeby zostać czy wyjść z Unii i 70, no, jeśli pamiętam dobrze, 77% głosowano za pozostanie. Myślałem, że no, w końcu Brytyjczycy są bardzo praktyczni i będą głosować za pozostaniem. Mhm. Ale jakieś dwa miesiące przed głosowaniem mhm. myślałem, nie, ta kampania teraz jest o imigracji. Mhm. No, UKIP i Boris Johnson udało im się zmienić temat na imigrację. I imigracja od kilku lat jest bardzo, bardzo ważny problem w Anglii. Uh-huh. I powiem panu, że ja zrobiłem kampanię w Anglii w 2006 roku i byłem, zapukałem na drzwi i pani z afrykańskiego pochodzenia otworzyła... Czyli chodził pan od drzwi do drzwi w ramach kampanii, tak? Tak? Uh-huh. I pani od afrykańskiego pochodzenia otworzyła drzwi i ja powiedziałem, że jestem z liberalnych demokratów, bo jestem, uh-huh. byłem, nie jestem członkiem teraz. I ona zaczęła narzekać, że jej syn nie może znaleźć mieszkania, bo ci ludzie z Europy Wschodniej zabrali wszystko i teraz nie ma nic dla normalnych Brytyjczyków. I to jest bardzo ciekawe, bo ona była z afrykańskiego uh-huh. pochodzenia, ale jest Brytyjczyką. Czuje się Brytyjką. Tak, uh-huh. tak, no oczywiście. I to trochę pokazuje, nawet w Londynie są takie poczucia przeciw imigrantom. I w niektórych sektorach gospodarczych były problemy, bo na przykład w budownictwie byli nagle w 2004 roku dużo imigrantów z Europy Wschodniej, którzy bardzo dobrze pracowali, ale za niską cenę, za mniej pieniędzy. Czyli psuli rynek. Tak, czyli nie, dla niektórych, nie dla mnie, nie dla moich rodziców, nie dla mojego brata, nie dla dobrze wykształconych. Ale jak ktoś miał firmę budowlaną małą, to mówił... W Darlington na przykład. Przyjechali Polacy, tak. I zepsuli rynek. Tak. Dobrze, proszę mi powiedzieć, wrócimy jeszcze do sprawy imigrantów, ale proszę mi powiedzieć, jak to może wyglądać ten Brexit. Theresa May właśnie była w Brukseli. Pierwszy raz jako szefowa rządu na szczycie Unii Europejskiej. Już wiadomo, że powiedziała, że procedura, zapuszczamy ten Brexit, będzie podjęta do marca. I pytanie teraz, i będzie trwała 2 lata. Jak to będzie wyglądało? Czy to będzie takie twarde wyjście, rozwód taki z trzaśnięciem drzwiami, czy raczej takie wyjście aksamitne? Rozumiem, że Brytyjczycy mają do stracenia wspólny europejski rynek. Natomiast Unia Europejska też nie może być za łaskawa dla Brytyjczyków, bo wtedy każdy będzie tak chciał. Wszyscy będą chcieli wyjść, a jednocześnie troszeczkę zostać. I teraz pytam pana jako politologa, czy to będzie raczej trzaskanie drzwiami i rozwód taki, jak to się mówi po polsku, z powrotem do nazwiska panieńskiego, czy bez żadnych związków, czy też raczej takie coś delikatnego, coś pomiędzy. Mamy... Nikt nie wie, bo to jest nowa gra. To jest coś, czego nigdy nie ćwiczyliśmy. Tak. Nie mamy teorii dla tego, bo to jest coś nowego. Ale ja sądzę, i no, ja mówię raczej jako człowiek, jako Richard Washington raczej niż politolog, że myślę, że będzie raczej druga opcja, że hard Brexit to nie jest realistyczne. To Unia potrzebuje Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania potrzebuje Unii i musimy znaleźć jakieś rozwiązania, ale będzie dużo przeszkody w drodze, bo to jest kompletnie nowa droga do nie wiemy dokąd. Ale w tym momencie no, hard Brexit ma dużo zwolenników w rządzie i oni chcą
chcą hard Brexit i zobaczymy, ale myślę, że... I Unia też się zaczęła zachowywać jak obrażona dziewczyna. I tak. Donald Tusk i Jean-Claude Juncker mówią, dobra, no już zaczynajcie, już wychodźcie. Ja trochę nie wierzę w to, że oni nie ma rozmów. Ja myślę, że gdzieś za kulisami są rozmowy, muszą być, bo... Że dużo jest obrażonych min na pokaz, a gdzieś tam za kulisami to się wszystko... To jest początek negocjacji. Panie Ryszardzie, chciałem pana zapytać o to, czy wracając trochę do spraw tych imigrantów, chciałem pana zapytać o to, czy wahadło brytyjskie nie przekręciło się zupełnie w drugą stronę, a to z tego powodu, że do niedawna Wielka Brytania była wyspą wolności słowa, takiej już do przesady. Ja pamiętam takiego imama muzułmańskiego, Anjoma Shodari, który miał meczet, mógł mówić, co chce, a mówił tak straszne rzeczy. Mówił o tym, że Zachód trzeba niszczyć, że trzeba podkładać bomby, że trzeba mordować, zabijać. Nie było na niego sposobu. Oczywiście sposób się znalazł, ale czy to po prostu wahadło już teraz tak siłą inercji nie przeszło i Brytyjczycy powiedzieli i Shodariemu go away i wszystkim chcieli powiedzieć idźcie stąd, chcemy zostać sami, dajcie nam nareszcie spokój. Tak, myślę, że pan ma rację i ja przeczytałem różne sondaże i tak dalej, w których pokazano, że dużo ludzi kompletnie, jak powiedzieć, mieszali, mixed up, tak, imigrację z krajów poza Unią, z imigracją z krajów Unii i tak dalej. I myślą, że to wszystko jest... No, więcej muzułmanów w Anglii to jest z powodu Unii. Wszystkie problemy to są, wszystkie te problemy z tymi imigrantami są też związane z Unią. Czyli polski hydraulik, czy też ktoś, kto się marzy o tym, żeby się wysadzić w metrze londyńskim, tak, uważany jest za w zasadzie część tego samego zjawiska, tak? Tak. Przeczytałem takie opinie w prasie przed głosowaniem. Więc... No dobrze, a jak się czują imigranci w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy, Adam Dobrowski zrobił rozmowę z panem Wojtkiem, który od 10 lat mieszka w Londynie, jest z Wielką Brytanią bardzo zintegrowany i zapytał go, a jak to było, kiedy się dowiedziałeś, że Brytyjczycy powiedzieli, jesteśmy za Brexitem? Pamiętam, że obudziłem się o 5 rano i sprawdziłem wyniki, nie wiem, chyba byłem obudzony przeczuciem. Było mi bardzo smutno. Bardzo wierzę w Unię Europejską, więc po prostu było mi przykro z wielu powodów. Dobra, a masz takie coś, że idziesz na ulicy, nie wiem, ktoś podaje ci kawę, rozmawiasz z ludźmi i myślisz sobie, kurczę, oni mnie tu nie chcą? Nie mam tak. Nie, muszę przyznać, że jakby osobiście nie doświadczyłem żadnych reperkusji. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Wszystkie osoby, wszystkich Brytyjczyków, których ja znam, ja tak jak powiedziałem, większość z nich głosowała za pozostaniem. Wręcz miało podobne odczucia jak ja. To znaczy co, zaszokowanie? Bo ja pamiętam zaszokowanie, jak pierwszego dnia chodziłem po Londynie, pytałem ludzi, co o tym myślą, no to oni mieli szeroko otwarte oczy. Szok i niedowierzanie. Tak, zdecydowanie trochę takiego wstydu za swój własny kraj. Dużo się słyszało takiego, jest mi przykro dzisiaj, że jestem Brytyjczykiem. Natomiast wydaje mi się, że ja jakby mieszkając w Londynie jestem trochę odseparowany od tego całego elektoratu, który głosował za wyjściem. Na 2 tygodnie przed referendum ja pojechałem na weekend poza Londyn i tam jakby widać było skalę jednak tego głosowania za wyjściem, bo tam wszędzie wisiały plakaty na każdym, no mniej więcej tak na oko powiedziałbym, na 60% tam wisiały plakaty za wyjściem, więc jakby dopiero przy wjeździe za Londyn się odczuwało trochę inną atmosferę. Zdarzyło mi się parę razy poznać kogoś i jakby na dzień dobry, gdy pytali się mnie skąd jestem, trochę się tłumaczyć, że jestem z Polski, trochę robić z tego żart, a to ja, jeden z tych imigrantów, jeden z miliona. Natomiast nie było to jakieś też wymuszone przez nich. Nie wiem, na ile to jest jakby moje jakby prywatne odczucie, że... Jasne, że coś ci się załączyło w głowie. Tak, że akurat musiałem tak się bronić na wstępie. Zdecydowanie to, co się zmieniło, to atmosfera jakby tak polityczna i ogólny dyskurs, to widać w jakichś tam mediach społecznościowych, że tak jak w całej Europie i na świecie, że o wiele więcej ludzie pozwalają sobie powiedzieć. Widzę sposób, w jaki partia rządząca się wypowiada i to powoduje
u mnie duży dyskomfort. A co czujesz, jak coś takiego słyszysz? Amber Roots, Theresa May. Szczerze mówiąc, jest mi przykro, jakoś tak po ludzku po prostu. Trudno powiedzieć w jednym sensie, ponieważ ja nigdy nie byłem imigrantem, który przyjeżdżał do Wielkiej Brytanii w celach de stricte zarobkowych. Trochę jakby inne były moje pobudki. Ja czuję się bardzo zintegrowany jakby tutaj ze społeczeństwem. Bardzo duża część moich znajomych to są Brytyjczycy. Pracuję z samymi Brytyjczykami. Jestem w związku z osobą z Wielkiej Brytanii, więc mam takie poczucie pewnego odrzucenia. Wielka Brytania jest niewdzięczna w stosunku do imigrantów? Nie powiedziałbym tego. To Adam Dąbrowski przysłał nam ten dźwięk, nasz człowiek w Londynie. I co pan myśli, panie Richardzie? No on dokładnie ma rację. W Londynie byliśmy w żalu po Brexicie, a prowincja cieszyła się. Odwrotnie. No, w Worcester, no, to jest nasz jeden z naszych miast, tam głosowano masowo. Za wyjściem. Mm-hmm. Ale też tam oni obawią się teraz straty pieniędzy, ale w tym samym czasie myślę, że generalnie ludzie w Usterze są bardzo zadowoleni, że wreszcie jesteśmy niepodległi, jesteśmy niezależni i możemy być Wielką Brytanią jeszcze raz. Panie Ryszardzie, chciałem pana, żeby skończyć temat imigrantów, zapytać o taką rzecz, o pana opinię, bo pan Wojtek, który przed chwilą się wypowiadał, mówi, że jest mu czasami przykro, ale że nic złego się realnie nie dzieje. On jest bardzo dobrze zintegrowany z brytyjskim społeczeństwem. Czy pan uważa, że te rzeczy, które się teraz dzieją, jakaś atmosfera takiego przyzwolenia na to, żeby źle się wyrażać, czy robić coś złego imigrantom, to jest coś groźnego, bardzo powszechnego, czy raczej wyolbrzymianego przez prasę, no bo wiemy, że w Brexicie chodziło również o imigrantów, wiemy, że to się powinno dziać, czyli na ile pana zdaniem to jest realny i groźny problem, a na ile to jest, no, troszkę takie nasze wyolbrzymiane sprawy. Najpierw był jakiś wzrost ataków i to jest bardzo dobrze udokumentowane. Tak. Był wzrost ataków i ataków na ludzi w Europie Wschodniej, ale jako zjawisko w polityczne i tak dalej w Anglii to nie jest najważniejszy news w gazetach i tak dalej. Rozumiem, dlaczego w Polsce to było bardzo, bardzo ogromne. Czyli my raczej bardziej na to zwracamy uwagę niż... Oczywiście, słusznie, no bo to są polskie obywatele. Polscy obywateli. Dla mnie to jest ogromny wstyd. Ja muszę powiedzieć, że to jest wstyd. Ale w tym samym czasie myślę, że to jest powszechny problem w wszystkich krajach, gdzie jest dużo imigrantów, bo to jest jakiś problem i trzeba zmienić społeczeństwo, żeby absorbować tych ludzi i tak dalej. Ale ja jestem za to, jestem zwolennikiem tego, bo myślę, że to jest, jeżeli lubimy czy nie, to jest przyszłość krajów europejskich, szczególnie na zachodzie. Ale jest drugi problem jest, że jeżeli zapytamy Brytyjczyków, co myślą o tym, ci jak ja, którzy byli przeciw Brexitowi, mówimy, że to jest, no, Brexit jest winny tego i to jest skutek Brexitu, że jest więcej ataków. Ale dla tych, którzy głosowali za wyjściem z Unii, no to nie jest. To oni mówią, że no, mamy za dużo imigrantów i widzicie, że no, teraz to są takie problemy. To dlatego głosowali. Czyli oni mówią, że to Brexit był skutkiem imigracji, a ludzie, którzy byli przeciwko Brexitowi, mówią, że... Oczywiście. Niechęć do imigrantów jest skutkiem Brexitu. Okay. No, trudno znaleźć... Panie Richardzie, to jeszcze omówmy, niestety mamy mało czasu, ale omówmy jeszcze jeden problem. Problem Szkotów, którzy głosowali zupełnie inaczej niż na przykład Anglicy i Walczycy, czyli chcieliby pozostać w Unii Europejskiej. No i pytanie teraz, bo mamy dwie postawy. Z jednej strony widać, że pani Sturgeon, szefowa rządu szkockiego, chciałaby powtórzyć referendum.
Tak. Szkoci nie bardzo tego chcą. To wszystkie badania pokazują, że jest przynajmniej 53-47 do tego, że nie powtarzajmy tego referendum. Tak. Ale jest coś jeszcze, bo ja widziałem takie ogólne badania brytyjskie, gdzie 49% Brytyjczyków, czyli prawie że połowa, mówi, że w ciągu 10 lat Szkocja będzie niepodległa. Czy to jest tak, że Brytyjczycy pogodzili się z tym, że to już będzie koniec Zjednoczonego Królestwa, czy nie jest tak? Czy może być jeszcze różnie? Może być. I od kilku lat widzimy w Szkocji wzrost zwolenników wyjścia z Wielkiej Brytanii. Mhm. To dlaczego było referendum i tak dalej. Ale myślę, że to nie będzie z powodu Brexitu, bo no, mówimy, okej, 62% głosowało za pozostaniem, ale 38% w Szkocji i w niektórych miastach jak Glasgow i tak dalej było jeszcze większe liczby zwolenników wyjścia. Więc myślę, że to nie jest tak jasne, że Szkocji chcą wyjść że z Wielkiej Brytanii z powodu Brexitu, bo nie są bardzo gorący zwolennicy Unii. Pozostania w Unii. Tak, są tak. Zwolennikami, ale nie takimi, nie takimi na zawód. No zastanawiam się. Najtrudniejsze pytanie na sam koniec. Niestety proszę o krótką odpowiedź. Czy Brytyjczycy, myśli pan, jeszcze chcą być ze sobą razem? Ja powiedziałbym, że tak. I ja, jeśli mogę, ja mówię o swojej rodzinie. Mój brat jest, ma żona jest z Szkocji, o ojciec jest. I on jest dumnym Brytyjczykiem i dumnym Szkotem. I on zagłosował za pozostaniem w Unii i za pozostaniem w Wielkiej Brytanii. I myślę, że to jest często tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Gościem naszej audycji Świat w powiększeniu był Ryszard Waszyngton. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze będziemy pana zapraszali. Rozmowa była wyjątkowo ciekawa. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę. Kłania się państwu Paweł Reszka. 5:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Sejm przyjął wspólną uchwałę pod tytułem Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu RP i Rady Najwyższej Ukrainy. Za przyjęciem uchwały było 367 posłów, przeciw 44. 14 wstrzymało się od głosu. Przeciw głosowali przedstawiciele ugrupowania Kukiz15 oraz po 3 posłów z Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W dokumencie można przeczytać o wierze w potrzebę intensyfikacji bezstronnych badań historycznych, podjęcia szczerej i przyjacielskiej współpracy badaczy, a także powstrzymywania sił, które prowadzą do sporów w naszych państwach. Napisano w niej też, że prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej przez Federację Rosyjską, okupacja Krymu przez Rosję, stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa całej Europy. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk uważa, że projekt jednolitego podatku krytykują przede wszystkim osoby o bardzo wysokich zarobkach i zapewnia, że osoby mniej zarabiające na takim podatku tylko skorzystają. Na te tematy rozmawiali goście Grzegorza Osieckiego w debacie dnia w Polskim Radiu 24. Podatki trzeba zmieniać, ale warto przy tym zadbać o szczegóły, podkreśla Tomasz Sawczuk z Kultury Liberalnej. Wziąć taką jedną rzecz z całego systemu zmian, które wprowadza PiS i ocenić, czy akurat to należy zmienić, ponieważ jak zmieniamy wszystko równocześnie, to naprawdę można się pogubić i to nie jest dobre. Gdyby PiS na przykład postanowił, że priorytetem tej partii jest zmiana systemu podatkowego na bardziej sprawiedliwy, bardzo proszę. Nowe propozycje podatkowe są potrzebne dla rozwiązania trudnej sytuacji gospodarczej kraju, uważa to Tadeusz Płużański z Superekspresu. Nowe jest w tej sytuacji, że PiS nic nie robi. Ta koncepcja nowego podatku wpisuje się w szereg działań, prawda, gospodarczo-społecznych, reform, których Platforma jednak moim zdaniem prowadziła albo prowadziła w sposób wyjątkowo nieudolny albo niedoskonały. Całą debatę znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Do setek restauracji w Belgii trafiły polskie jajka.
zakażone salmonellą zaalarmowały wieczorem belgijskie media, powołując się na informacje Federalnej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Firmy zajmujące się dystrybucją zakażonych jajek znajdują się w Holandii, w Belgii i we Francji. W ocenie Komisji Europejskiej dostawa jaj z Polski mogła trafić do krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii, a także na rynek belgijski i w Luksemburgu. Służby sanitarne w tych krajach usiłują się skontaktować z dystrybutorami, restauracjami, a także sklepami, do których trafiła niebezpieczna żywność. Agencja Kontroli Jakości Żywności informowała już w środę o wykryciu salmonelli w jajkach z Polski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 27 minut do godziny 6. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Dzisiaj w Pogotowiu Konsumenckim będziemy pomagać tym wszystkim, którym przy budowie domu albo remontu mieszkania zdarzyło się kupić jakiś felerny wyrób budowlany, który nie spełniał oczekiwań i norm. W naszym studiu goście Renata Ochman-Berg z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dobry wieczór. I Małgorzata Cielok z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam. Dobry wieczór. Zacznijmy może od tego, że od początku bieżącego roku, dzięki zmianom w ustawie o wyrobach budowlanych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dysponuje prawnym narzędziem, jakim jest publikacja wyników badań wyrobów z podaniem nazwy kontrolowanego. O takie rozwiązania urząd zabiegał od dawna. Dlaczego i jak było wcześniej? Wcześniej również wyroby budowlane były kontrolowane i również były publikowane i wyniki tych kontroli, ale nie mogliśmy podawać nazwy firmy, której wyrób został przebadany, ani producenta, ani importera. W związku z tym dla odbiorcy takie wyniki nie były specjalnie przydatne, bo nie można było ich porównać z tym, co się kupuje. Natomiast rzeczywiście od stycznia tego roku mamy już takie narzędzie i wykorzystujemy je. Na naszej stronie internetowej już w tej chwili jest kilkadziesiąt wyników badań opublikowanych i łącznie właśnie z nazwą producenta czy też importera. Także myślimy, że dla osób korzystających i kupujących wyroby budowlane, to jest bardzo przydatne narzędzie do weryfikacji. Informacja. Jak często, jak dużo materiałów budowlanych urząd bada? Jak to wygląda, jak to przebiega? Bada na bieżąco. Na bieżąco, tu nie ma żadnych przerw. Tak, kontrole są planowane na cały rok i wykonywane są przez cały rok. W całym kraju też? Tak, w całym kraju badają zgodnie z przepisami prawa, badają wyroby budowlane wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego i główny inspektor nadzoru budowlanego. W związku z tym te kontrole się odbywają w całym kraju. W tym roku zaplanowaliśmy ponad 1000 kontroli. Pewnie będzie ich więcej. W zeszłym roku było 1500. W związku z tym myślę, że w tym roku może być podobnie. Z tym, że próbki wyrobów budowlanych są nie w takiej liczbie kontrolowane. W zeszłym roku zostało skontrolowanych ponad 300 próbek. I to są próbki u producentów czy u sprzedawców? U producentów i u sprzedawców. Czyli i tutaj i później te wyniki, tak jak pani mówiła, są publikowane, jeśli są jakieś wady i... Nie, wyniki są publikowane wszystkie. Czyli można zajrzeć na stronie internetowej, są wyniki również pozytywne. To nie jest tak, że publikujemy tylko negatywne. Nie, tak nie jest. Jest też sporo pozytywnych wyników. Adres państwa strony to www.gunb.gov.pl. Na tę stronę konsument może zajrzeć i sprawdzić, czego ewentualnie nie kupować, co może przysporzyć problemy, ale jeśli jednak już kupi wadliwe płytki, jakieś inne materiały budowlane. Te płytki to taki słynny zawsze przykład, bo miały być mrozoodporne, okazało się, że takie nie są. To czy wtedy te produkty może reklamować? Małgorzata Cielok. Może, ponieważ wszystko to, co jest niezgodne z umową, jest wadą.
Niezgodność z umową to również sytuacja, w której sprzedawca zapewniał na przykład o jakichś właściwościach, a tych właściwości to VAT po przyniesieniu do domu, po zamontowaniu, po położeniu na tych płytek mrozoodpornych na podłodze. Jeśli rzeczywiście istnieje wada i konsument to stwierdza, to wówczas może złożyć reklamację. Reklamację składamy do sprzedawcy, czyli tego, który nam sprzedał. Nas jako konsumentów, tych końcowych odbiorców nie interesuje, kto importował, kto produkował, czy płytki są z jakiego państwa. Interesuje nas to, że zostały w polskim sklepie dopuszczone do obrotu i zostały nam sprzedane. Mamy prawo wierzyć, że są bez wad. Gdy okazuje się, że jednak są wadliwe, składamy reklamację. Mamy na to 2 lata od daty zakupu. Bardzo różne produkty konsumpcyjne wchodzą do tego worka rękojmi, czyli odpowiedzialności przedsiębiorcy za tak naprawdę sprzedany nam produkt. To również materiały budowlane. Bez względu na to, czy to jest cement, czy to jest cegła, czy to jest, czy są to te płytki, o których rozmawiałyśmy, mamy 2 lata od daty zakupu. Co ważne, jeśli konsument stwierdzi, że dana rzecz no właśnie jest wadliwa, czyli nie spełnia jego oczekiwań, nie spełnia tych właściwości, o których zapewniał sprzedawca, to wówczas ważne jest, żeby w tej reklamacji, którą będzie składał do sprzedawcy,